PSP tak samo ma ładnie skonfigurowany, tylko my nie mamy tak ładnie. To panowie ratownicy, jak jesteście na pożarze, zapraszamy do nas na kanał. Dobrze. Jaki oni kanał mają? Na kooperację. Na dyspozytor, wszyscy już na dyspozytorze. Ale do środka. Gdzie? Bo wiadomo, ściągamy cię, załóżmy, że tam widzieliśmy, załóżmy, że nie nazywałeś się. Okej. No to, ready go, musiałem. Dobrze. Cześć, chodźcie. I my teraz mieliśmy iść strażacy na strażacy. I strażacy idziecie tutaj za nami, i później tam ratownicy czy policjanci na końcu cywilu. Ty tam nie tak wiesz, co wolą dupo. Gdzie pominaj mi te jaki? To bile piwe. Maty, w prawo kręcisz. No tutaj omijam tą dupę. I na wolnika. Nawet serwę płacze. Aż się niebo rozpłakało. Ej, na mój serwer płacze. Teraz to drzew będzie, oczywiście. Na mój serwer. Doma nie może ubierać, a do drzew musi jeździć. Nie, nie ty. Tak? To, tam po prawej miałeś otwarty grób. O, nie. To wypije przymówi, to ja bym mówił. Ale wypadł drzew. Nie, to po prostu domki się ładują. Znaczy nie, bo tam pójdziemy do kaplicy, bo tam też jest jeden otwarty. Okej. No ile to bym na to wydarzyło? Dobra, jeden. Ale jakoś już tak będzie, bo tak trudno jakoś... Limit też odwalił. Nie, to jest limit. Limit, bo gdzie będzie, trudno idzie. Limit, kurde. My już też właśnie... Parami idziemy, ludzie. My jak ludzie tam... Greg, masz mnie na rękę. Niko. Jest tu trzeba przećwiczyć stypy. No. Kto będzie do nas stopy? Ja. Ja chcę. Właśnie byliśmy takie wyłudzie, tak powiedzieć, jak nie wiem. Spoczyła. Nie. Jaka masowa orgia. Tylko na Akado przyszedł. Gregu, ty nawet z dźwiękiem nagrywasz? Nie. No kurde. Ja też nagrywam jak coś. Na żywo. Z dźwiękiem? No, o, nawet ty równasz tak. To fata. Chodź tu, pakuj ci go. Jak ty jest grobowiec, jak ty pizza. To dajcie na razie tutaj obok. Grobowiec, przecież ja lubię pizzę. No nie, stójcie tutaj z nim na razie obok. No już go pokołożymy. Dobra, to ja już wtedy go włożymy. Policja, wszyscy na lewo chodźcie, od wejścia. Aha, czyli wszyscy poszli na prawo, dzięki. Ej, ci co prowadzili trumnę, to stójcie przy mnie. A ty się robisz wygląda. Ja mówię coś więcej, muszę w ogóle nie powiedzieć. Ej, uwaga, ej. Strażacy koło Matthew, medyki tam gdzie stoją i policjanci tam. A nie możemy się bliżej trumny ustawić? Wciągaj go lekko. No chodź do niej, Matthew chodź, no chodź. Ustawiajcie się. Panie, jadła kurwa ustawka. I teraz tak na środku, nie? Ale skryny piękne. I teraz tak, policja wyciąga pałki, a strażacy rozpieracze. Piotrek, ukończ mi. Chuligany. Wiesz jak to zabrzmiało? Głodny mu chleb na myśli. Nie, żaden policjant nie wypełnił. Nefiu, oddaj szacunek, spójne baczność, a nie płaczesz. Tak, nie. Kurde, żeście mnie rozmyślili, bo mógłbym się tu nie udusić. Przecież się udusił. Dobra, cisza. Się jego się chwalił. Domowy, żeby na końcu wyskoczył tutaj i zapręg. To teraz usłyszę. Podobał mi się, to zrobił sebing, podtrzymał tradycję, syrenę włączył. To robi źle. Dziękuję serdecznie, przynajmniej nie jestem tchórzem, chyba. To sobie robisz dźwięki. Dobra, chwila. Czekaj, co coś wyznaczyłem, że napoję. Chwila, coś włączam, że napoję. Ale ty nie wyciągnął taki amerykańską tą syrenę na pogrzebie, ten co? Nie, nie, jak będzie amerykańską, polska syrena OSP. Poczekaj, żeby nie wyjeżdżać. Chwila, już włączam, już, chwila. Ty taki żółt przyszedł jeszcze. Ty tak kurwa, 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 tak. To puść te wszystkie dyspozytory, nie? Zapraszam.
Red pile, go left, go, you come out. Widzę, że ktoś mi to zostawił mandaty. Shieldy i lepek. Kładzu, bo nie rozstawiam mandaty. O, już pierwsze drzewo zaraz. Taką propozycję, że każdy podchodzi, płacze i odchodzi i wychodzi, że tak po kolei. Nie, coś mówi, coś mówi. Bushman nie patrz, no kurde, weź nie jakiś. Jakby, żeby ten... O, ja mam zadanie. Spoczywaj w pokoju i go nie miałoby być gadanie. No to poczekajcie właśnie, poczekajcie, bo nam poszkodowano się. Dena, poszkodowano? No, domo to ten, gdzie ty teraz jesteś? Coś tam było napisane, że F8. No, dobra, ale gdzie teraz jesteś? Ładowanie. Ta wulgaryz, mogłeś nie pisać, kurwa, na premium. No ale, no przepraszam, no ale... Drogi nie dyskutują. Dobra. Nawet w ogóle się nie wypowiadają, więc... Jeremy, o kurde, spal! Czekaj, nie wiem, mi się ładuje. To nie daj do mowy muta, tak żeby nie gadał, nie? Bo on jest... Dobra, nie odzywam się. Patrz, nie poszczyk. Jak już będziesz na serwerze, to powiedz, to cię teknę do straży, bierzesz tam tego Numexa, czy tam miałeś ubrane i wrócimy na cmentarz. Numexa, już możesz mu dać. Się zalogowałem. Domu ty chronisz? Ja? Dobra. No to brama ci robi. Znowu mi się. A ja sprawdzę. A sprawdzicie, czy to jest ateista? Sprawdzisz, mam. Dobra, nie chcą mnie tu. Nie mogę wejść. Drzewa nam tu stradzi rolę. Pan Sajbie 19, proszę się odsunąć. Teraz was kolejne pytanie. Dlaczego nie ma ani pisano? Komendant, no to zacznę. Później Marcin, to ja poprząc już. Czołowa. Co za na to? No, to jak tam co jest, tylko musiałem powitrać pierdę. Kiedy syrena? Myśmy panowie, że damy się tej pamięci domu 978, ale wierzymy, że spotkamy się z nim w miejscu, które przygotował nam wszystkim nasz Stwórca, Bóg Ojciec. Choć ta chwila rozstania dla nas jest bolesna, to nasza wiara katolicka wyraźnie mówi nam, że po doczesnym życiu udajemy się do lepszego świata, gdzie nie ma trosk, nie ma bólu i panuje wieczna radość. Tam, gdzie z pewnością teraz jest świętej pamięci domu 978. Podczas swojej pracy jako druh nie szedził sił, by budować dobre imię w swojej straży kurzarnej. Jako strażak był zawsze tam, gdzie go potrzebowano, ratując przed różnymi klęskami, które dotykają naszych mieszkańców. To on, jako strażak, był w pierwszej linii przy pożarach lub na czele zastępu, który ratował dobytek przed powodzią, czy innymi pożarami. To on był pierwszy, gdy zawyła syrena strażacka i zwołała nas do wyniesienia pomocy. Ale był również, gdy trzeba było dać swoje ręce i budować społecznie wspólne dobro, które miało służyć wszystkim. Był jednym z tych, którzy w ogromnym stopniu przyczynili się do budowy siedziby Państwowej Straży Pożarnej w San Fierro. To on koordynował
wszelkie zabawy, eventy na naszym serwerze. Dziękujemy Ci, Damo, za Twoją służbę, za Twój wkład w naszą frakcję. Przez swoje życie zawsze szedłeś drogą prawdy i pomocy bliźnim. Jako osoba wrażliwa nigdy nie pozostawiałeś nikogo w potrzebie. Zawsze służyłeś pomocą i dobrą radą. Twoja działalność wpisała się złotymi literami nie tylko w historię naszej miejscowości San Fierro, ale również całego stanu San Andreas. Żegnamy Cię jako człowieka wielkiego, społecznika w pełnym tego słowa znaczeniu. Oddanie działacza Państwowej Straży Pożarnej oraz wszelkiego dobra, które niosłeś ze sobą. Z Twoim odejściem zamyka się pewien etap pięknej naszej wspólnej historii. Cześć Twojej pamięci, spoczywaj w pokoju. Amen. Czyli co, domuje wylotkę z Peska, tak? Uwaga, włączą syreny, minuta ciszy. Poczekaj, Samik. Również, niestety, ale przyszła również, nadeszła nieprzyjemna informacja z Iranu. Dwa dni temu w Teheranie na służbie odeszło ponad 30 strażaków, niosąc pomoc w pożarze jednego z wieżowców. Także pragniemy dzisiaj uczcić również ich pamięć. Sabik 4-8. Dziękuję bardzo wszystkim. Teraz kilka słów wygłosi nasz kapelan oraz zastępca dowódcy JRG Marcin 112. No, co tu dużo mówić, właściwie to bym się będę powiedział wszystko. Żegnam człowieka, który zapisał się do straży po to, żeby nieść pomoc potrzebującym, agresantej pomocy potrzebował, no i jego wysiłków, jego kolegom nie udało się jej, nie udało się właśnie tej pomocy udzielić, nie udało się go uratować. Był wielkim człowiekiem. Jego kariera nie była długa, nie zdążył zajść na jakiś wysoki stopień, ale za to zdążył w swojej karierze uratować wiele ludzi. Zawsze ja będąc dowódcą zawsze widziałem zaangażowanie tego człowieka. Zawsze widziałem, że starał się robić wszystko jak najbardziej profesjonalnie, starał się robić wszystko jak najlepiej. Zawsze analizował to, co robił. Zawsze starał się doskonalać swoje umiejętności.
I z tego właśnie spłynął, że mimo trudności, mimo wszystkiego, mimo przeciwności losu, zawsze starał się robić wszystko jak najlepiej. I takiego go zapamiętamy. Był człowiekiem wierzącym, więc zostanie pochowany na cmentarzu katolickim. Tak jak przystało właśnie na katolika. No i cóż, z mojej strony tyle. Amen. Amen. Dziękuję bardzo Marcinie za te piękne słowa. Jeśli ktoś z gości chciałby jeszcze wygłosić kilka słów, to bardzo proszę. Ja chciałbym tylko dodać, że po mszy zbierana będzie ofiara do mnie w celu kończenia remontu kaplic. Dziękuję. Marcin, gdzie jestem? Życie ministranta się odzwoni. Chwila, mogę teraz dać? Mogę ci dać? Poczekaj. Włączysz syrenkę, jak będziemy zasłaniać kaplic. Ktoś z gości jeszcze chce wygłosić kilka słów? Chyba Mikor. Kiedy mu tysiąc? Proszę Mikor, głos należy do ciebie. Mefaju, do let so do kanału. Mikor? Także tak. Strażak domu 978 był dobrym człowiekiem. Dobrym strażakiem w sumie zawsze, kiedy widziałem go na służbę. Amen. Dziękuję. W sumie ja też mogę, elo, ja będę przemówić siebie. A więc tak, domu 978, szkoda pełna na razie 5. Był to bardzo dogodny człowiek. Dwa razy nam upadł, ale nam to wybaczy. Nie wiem kto to jest, pierwszy raz słyszę w sumie jego nick. Spoczywaj w pokoju, amen. Dziękuję. Za chwilę ja muszę dokończyć swoje dzieło. Proszę tutaj panów policjantów o ustawienie się w szeregu. W sumie jest na tyle, że ekran mi się skończył na was. Piotr? Tak? Daj mi miejsce Piotrka, bo wyszedł. No. A co tak stajecie, tak? Ja w sumie. W szeregu, czemu? Kto tak stoicie, tak? Tak, słaniamy. Dwójkami czy trójkami? Co druga? Dobrze, już pan nas jesteś gotowy? Już, chwila. To co, to możesz mówić o modlitwie? Amen. To zanim się Buszonowski przygotuje, Marcinie, proszę. Tak ogólnie może. Bo wiesz, nie sposobami. Proszę powstałeś, proszę się obrócisz. Amen. Dobre, bezsłusznej zbawienie. Dobre jeżdża, nasz panie. Dobry jeżdża nasz panie. Nie, Buszmanowski, stań tutaj, gdzie stałeś wcześniej. Nie, dobra, idę. O, ładuję. Dobrze, wszyscy strażacy stoją sobie w szeregu. Damalik, proszę, ustaw się. To nie ma
Już. Uwaga. Grupa, baczność. Na lewo, patrz. Patrz, nie. Nie, Boże. Nie, panie, stójcie prosto. Stójcie prosto i tyle. Żeśmy się popisali. To udziwiasz, to obali tego, co trąbi. Marcin, nie stanowałeś. Melduję ci gotową grupę do złożenia tomu 978. Dobrowo. Można zakryć krup. Po krewie. Przyjąłem, wyrobiłem. Sabik, proszę o syrenę. Co chwilę muszę to znaleźć teraz. Zaśpiewajmy. O, dobra, nie na ciebie. Dobre. Teraz uwaga, będzie krowa. A nasz Panie, daj mu wieścia. Teraz mu płaczki. Ja tylko taka informacja, zapraszam do klubu Banderosa tutaj w Los Santos, alkohol został już zamówiony, także wszystko będzie na miejscu i uczcimy pamięć naszego tutaj strażaka Marcin. Proszę wszystkich za oddanie pałdu zmarłemu strażakowi domu 978 wraz ze zmarłym strażakom w Teheranie. Zapraszamy właśnie teraz wszystkich, tak jak mówił Marcin, do klubu Los Santos na Marcin. Marcin, ale jest taki bleb. Słucham. Bo zamówiony alkohol pojechał wypłatę. Ty niby emocje się. Te, niby to co? Co się emocje trzymują. Było coś, to się mogę zrobić. Daj, po wypłatę idziemy. Policjanci macie ten limber, bo trzeba mi poratować, zanim oni przyjadą. A on to posiedzi po raz krzepka. Grybu, gdzie ty jedziesz? Dobra, zapraszam sobie do klubu. Jedziemy wszyscy do klubu obowiązkowo. Wypłatę nie będziecie. Nie, ja mam przejść do spać zaraz, ja muszę po wypłatę jechać. Alarmowo? Grybu, może... Grybu, pół litra do ciebie leje, bo nie spadł. Niby taki podziep, a takie zakomane fluorp, że się nawet rozpadłem. Ja to muszę zabić, ja nie utrzymuję, że dużo emocji miałem. Ja nie wiedziałem, czy płakać, czy płakać. O, ja tu mam tylko dekadę w ogóle. O kurwa, jak to? Dobry Jezu, a masz Panie. Tu jest drugi, wiesz? Będzie impreza. Idziemy do... No co za baran, uwaga! Tak, to mówię... Dobra, prawo! Podniosł drzewie. A teraz tak na poważnie... Dawaj mi do krótko na dobra, to my tutaj z panem generałem jeszcze przemowę powiemy, zanim zaczniemy stypę, także proszę tam tutaj się zebrać. Grygu, może pokieruję to. Może jednak nie ma. Buśmanie, gdzie ty jedziesz? Tam jest DM, ja tam nie jadę. Dawaj. Tam jest DM, ja tam nie jadę. Tam jest DM, co jest tam. Grygu, tak lubię. Serduszko. Tam nie jest już to. Ej, panowie, dawajcie po wypłaty. To jest przykre, bo precel jak zaczepia się pod klubem, nie? Precel to zawsze... Tylko dwa, trzy, cztery. Tak? Posłyszałem, że masz telefon, pan. Tak, już teraz tak
Grygu, kurde tak bierze. Tu na prawo jest park, nie parkujcie na drodze. Bushman, zgłaszam przyjazd autobusem. W ogóle na miejscu ciężkie nie parkujcie. Bardzo dobrze będzie pilnować porządku Santiago, ponieważ jest bardzo dużo niebezpiecznych tam ludzi. Posłuchajcie, więc pobieram sobie na człowieka. Ten człowiek pobudził się pewnego dnia na nieznajomej plaży. Nie wiedział, gdzie jest, ale wiedział, że musi przeżyć na wrogim lądzie. Tam, gdzie jeszcze go nie było. Tam, gdzie jeszcze nie zdołał okiełznać przyrody. Tam, gdzie nie Ja pokryłem narkotyków nie wpuszczam je. To jest innym jak Ronaldo, to dziękujemy. Robić alkohol sobie. Daj mi to. Proszę sobie zastanowić, nie wytrzymałem. To ma związek z alkoholem i wszystkim, spokojnie. W sumie ja jestem wpływem na ten człowiek podróżował przez te wiele dni. W końcu dotarł na miejsce. Spotkał ją szefistego. Szefistego zwyzywał. Co? Dziękuję bardzo. Z tym człowiekiem chyba był na epek. Kłóci był ten epek. Chciałem powiedzieć tyle, że lokal został wynajęty ze środków unijnych rozwoju gospodarstw wiejskich, a alkohol jest współfinansowany ze środków finansowania klubów AA, czyli anonimowych alkoholików, także będziemy się bawić te pieniądze. Jeszcze z mojej strony dajmy się nie biorę odpowiedzialności za to, że się trudni nie będzie wiedział, które do domu. Od razu mówię, że to może nie kładę za transport, dlatego że wszyscy to policja odpowie. I pamiętajmy wszyscy, kierowca pije to drugiego. Dobrze, ja tutaj. Ja mam bardzo dobry pomysł, bo trup ożył, czy dalej tam leży? Nie, tutaj jest, tak, i jeszcze chciałbym powiedzieć od razu, że poproszę dwóch przedstawicieli z każdej frakcji i zarząd Państwowej Straży Pożarnej ma wynajętą lożę VIP, tam zapraszam wszystkich, którym nie mówią. Ja po prostu takim słowem zachęty powiem, no bank wchodzi, Ja cię zapraszam, najlepszego łyskacza przyniosłem do loży VIP, także zapraszam cię. O, no to już idziemy. Co to jest? Coś zmienił muzykę, czy mi się zdaje? Dzień tygodni. Ej, Grygu, gdzie jedziesz? Powiedz mi. Grygu. Słuchajcie, PSP się zastanawia, dlaczego my pojechaliśmy. Powiedz, że w takim momencie dostaliśmy zezwolenie dopiero. Tam fizyczna na dole jest? Ja spadam. No też. Do jutra. Halo.